Dzień dobry, Ilona Parejko, witam Państwa i zapraszam na program Na Tapecie. Moim i Państwa gościem jest Pan Ireneusz Owsik, witam Pana. Dzień dobry. Przewodniczący Stowarzyszenia Porozumienie Prawicy dla Powiatu Zgorzeleckiego, a jednocześnie lider Komitetu Wyborców pod tą samą nazwą. Pan od dawna jest przedstawicielem grupy polityków lokalnych, którzy chcieliby wyrugować właśnie z lokalnej polityki duże partie polityczne. W takim razie dlaczego? Na kogo stawiać? Dlaczego nie na duże partie, które są znane, rozreklamowane w mediach ogólnopolskich? Ludzie znają tych ludzi, znają ich programy. Partie pieniądze mają, prawda? No, to też prawda. To dlaczego? Dlaczego pan tak walczy o to, żeby tej polityki, tych partii nie było? Znaczy, to według mnie sprawa jest bardzo klarowna i prosta. Komitety lokalne, obywatelskie, komitety wyborców, różne nazwy tutaj możemy stosować, po prostu znają specyfikę danego terenu, miasta, gminy i otaczają się ludźmi, którzy w tych problemach tkwią i chcą je rozwiązywać. To jest taki może banalny, ogólny, ale na pewno prawdziwy argument. Partie są często zakładnikami swoich programów i oczywiście, że każda partia ma wpisane w swój program rozwój, ma wpisane w zależności od tego, gdzie kandyduje, w jakim terenie, czy na Górnym Śląsku, czy na Dolnym, czy na innych obszarach, specyfikę lokalną na pewno musi uwzględniać, ale bardzo często są ci politycy zakładnikami własnych programów. Ja przypominam sobie i to nie jedną sytuację z ostatnich, no, można powiedzieć, 20 lat, kiedy lokalni politycy w Zgorzelcu właśnie byli hamulcowymi pewnych zmian, które były niezbędne do przeprowadzenia. No choćby... Dlatego, że ktoś im kazał z góry to robić? Tak, no choćby likwidacja, konieczna likwidacja szkoły. Byłem parę lat temu członkiem zarządu powiatu w Zgorzelcu, kiedy wydawało się oczywiste, właściwie wszystkie argumenty przemawiały za tym, żeby jedną ze szkół po prostu zlikwidować, a w zasadzie połączyć dwie szkoły, bo to taki charakter miała ta operacja. No i właśnie na drodze, na przeszkodzie ku tej racjonalnej bardzo zmianie stali politycy partyjni. Partie w swoich programach nie miały wpisanej likwidacji. Obawiały się, że przed wyborami parlamentarnymi, które wówczas za niedługo miały nastąpić, opozycja wytknie właśnie to, że doprowadziła partia do likwidacji, że doprowadziła do tego, że... Ale też i ludzie to, wyborcy odbiorą to źle, bo wiadomo, ludzie nie lubią, jak się cokolwiek zabiera. Nie lubią. Panie redaktor, ja bym znalazł wówczas i znaleźlibyśmy szereg argumentów, które przekonałyby lokalną społeczność do tego, że akurat tę placówkę trzeba zlikwidować. No po prostu byłoby taniej, oszczędniej, pieniądze można by było na co innego wydać. Jak powiadam, partie i radni wówczas, przedstawiciele partii politycznych bardzo oponowali. Trzeba było tę operację wówczas odpuścić i przełożyć na inny, lepszy czas. Dzisiaj mamy też taką sytuację i ona jest jeszcze bardziej bolesna w Zgorzelcu. Mówię o szpitalu naszym wielospecjalistycznym, gdzie proszę sobie wyobrazić, od roku stoi już wybudowany kosztem ponad 60 milionów obiekt, centrum radioterapii, które no, nie może zostać uruchomione, ponieważ nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. I czy ono w ogóle nie działa? Ono nie działa. Ono po prostu stoi, czeka na kontrakt. Trwa to wiele miesięcy. Właściwie dzisiaj nie ma żadnego światełka w tunelu. A jaki ma to związek z partiami? No też właśnie taki, ponieważ tu jest związek z rządzącą w Zgorzelcu w powiecie partią, czyli Prawem i Sprawiedliwością, która oczywiście dzisiaj w kampanii wyborczej stosuje taką retorykę: wybierzcie nas, mamy rząd, mamy premiera, mamy wszystkie agendy właściwie, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu wielu lokalnych problemów, ale proszę zobaczyć, że od roku ta rządząca partia nie może rozwiązać takiego problemu jak zakontraktowanie usług niezbędnych dla naszych mieszkańców w centrum radioterapii. Nieprzypadkowo Zgorzelec, powiat zgorzelecki i w ogóle Dolny Śląsk powinien być objęty taką
ja myślę, nad szczególną troską Narodowego Funduszu Zdrowia, bo u nas właśnie, jeżeli przyjrzymy się statystykom, i na Dolnym Śląsku, i w powiecie zgorzeleckim występuje na największy odsetek różnych chorób, ale nowotworowych i chorób serca w szczególności. I mi się wydaje, że to powinno być zielone światło na wszystkie działania, które mogą służyć poprawie tej sytuacji. No nie, bo jeżeli miałby dostać Zgorzelec te pieniądze, to oczywiście ja wiem, że kołdra zawsze jest za krótka, gdzieś zabraknie i wówczas ten, no niestety, ale w moim przekonaniu partyjny lobbying innych placówek dolnośląskich powoduje, że Zgorzelec tego kontraktu nie może otrzymać. To jest żenujące, to jest właściwie żałosna sytuacja właśnie dla partii, że nie potrafi rządząc przeprowadzić, wydawałoby się, prostej operacji, zakontraktować usług dla Zgorzelca, dla naszych mieszkańców. No przykre, ale tak jest. Nie wiem, jakie będą losy dalsze tego centrum. Skoro o tym mówimy, tu duże brawa, duży ukłon dla ludzi wszystkich, którzy zbierają dzisiaj podpisy, które właśnie mają trafić, czyli w powiecie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość trzeba zbierać podpisy, które trafią gdzieś w efekcie pewnie na biurko premiera, również z Prawa i Sprawiedliwości, i może on coś zrobi. Może, ale premier tę sytuację zna od wielu miesięcy. Dodam jeszcze jedno. Nie wygląda to dobrze. Oglądałem program w telewizji Trwam, która wydawałoby się jest medium wspierającym obecne władze. I no niestety z przykrością słuchałem ekspertów od chorób nowotworowych i ojca prowadzącego tę audycję w telewizji Trwam, którzy bardzo zdecydowanie, bardzo stanowczo wypowiadali się przeciwko finansowaniu naszego ośrodka radioterapii w Zgorzelcu. Powód? No pierwszy to jest taki, że ogólnie brakuje pieniędzy, więc można to jeszcze zrozumieć, ale drugi był bardzo absurdalny, ponieważ wszyscy ci eksperci wskazywali na to, że ten ośrodek u nas w Zgorzelcu został wybudowany przez prywatną firmę. Firmę tam krakowską, nieważne zresztą, ale prywatną firmę, która zainwestowała tyle milionów złotych, żeby leczyć naszych mieszkańców. Ale za darmo leczyć, w ramach funduszu, w ramach, prawda? Oczywiście kontraktowania usług, tak, za darmo. I to właśnie był argument przeciwko temu, żeby ten nasz ośrodek był zakontraktowany na ten czy na przyszły rok. To był argument właśnie absurdalny, ale prawdziwy. O tym mówiono, że nie może być tak, żeby gdzieś w Zgorzelcu, jak to się wypowiadano tam w tej audycji, czy gdzieś pod Zgorzelcem, jakaś prywatna firma zainwestowała jakieś duże prywatne pieniądze i korzystała, czerpała z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia. To się nazywa miłosierdzie, prawda? Ale to takie, no tak, ta świętoszkowatość wielu dzisiejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko zresztą, ma zawsze dwa oblicza. To znaczy ona jest potrzebna na czas wyborów i wówczas trzeba przyklęknąć, uklęknąć parę fajnych słów, czy Biblię zacytować. Natomiast kiedy mówimy o tym, że to żywi mieszkańcy potrzebują tych pieniędzy, tej pomocy, to nagle się okazuje, że są jakieś inne ważne powody. I to tak ciężko chorzy, którzy nie mają siły jeździć gdzieś i szukać w innych większych miastach pomocy, prawda? Często nie, albo nie mają siły, albo nie mają pieniędzy. A każdy, kto zetknął się z leczeniem chorób nowotworowych, czy to dotyczy radioterapii, czy dotyczy chemioterapii, wie, jak bolesne są skutki tej terapii. Że każdy wyjazd do Wrocławia, do Legnicy, do Wałbrzycha, wszystko jedno gdzie, ponad godzinę, jak już trzeba gdzieś pojechać, no to jest to. Ale jest człowiek po takim tego zabiegu też nie wstaje świeżutki, prawda, i jest gotowy do drogi, bo się czuje źle, są różne dolegliwości. Musi korzystać z pomocy przyjaciół, rodziny, często i finansowej, i takiej obecności po prostu, bo nie jest w stanie sam dojechać, ale na pewno nie jest w stanie sam wrócić. I argument o tym, że są to prywatne pieniądze, jest całkowicie chybiony. No ale prywatne pieniądze, ale przecież te sprzęty, ta aparatura nie będzie wykorzystywana w prywatnych celach, w prywatnych gabinetach, bo żaden lekarz przecież u siebie w gabinecie nie wykona takiego zabiegu, prawda? To dokładnie musi być cała obsługa. Dokładnie, medyczna. Dlatego wspierajmy zgorzeleckie Amazonki, które dzisiaj właśnie zbierają podpisy pod tą petycją. Wspierajmy wszystkich ludzi, którzy, i nie upolityczniajmy nawet tego problemu. Ja tylko powiedziałam, że partia, która dzisiaj rządzi, no niestety hamuje ten proces zakontraktowania tych usług. Ale w ogóle jestem daleki od upartyjniania tej sprawy. No, wszyscy powinniśmy ręce na pokład i jak najszybciej uruchamiać. Ja jeszcze wrócę do spraw politycznych i do tej bezpartyjności
czasami rzekomej niektórych komitetów obywatelskich. Nie obawia się pan tego, że właśnie wyborcy zarzucą, że tak, nazwali się bezpartyjni, ale tak naprawdę to każdy gdzieś do jakiejś partii albo należał, albo należy. Pewno, że tak. To, to jest proces... Że to jest taki kamuflaż. Nazwijmy to nawet kamuflażem, ale słowo brzydkie, a ja uważam, że sama idea, treść tego kamuflażu broni się. To znaczy, myślę, że to jest to słuszny kierunek i nawet jeżeli parę lat temu taka moda, tendencja na kamuflowanie się nastała prezydentów miast, burmistrzów, nawet wójtów, którzy wywodzili się z jakiejś partii i nagle powstawały komitety wyborcze tych ludzi, no oczywiście opozycja zawsze grzmiała. Przecież to jest członek Platformy, tamten jest członek Prawa i Sprawiedliwości, inny to Lewica. I dlaczego się ukrywa pod komitetem wyborców? Dla mnie odpowiedź jest prosta i oczywista. Nie ma dzisiaj innej możliwości. Właśnie tak trzeba działać. Wyjść z partii, założyć komitet wyborców i nie być zakładnikiem właśnie programów. To, od czego zacząłem. Niech partia nie narzuca wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta sposobu na rozwiązywanie lokalnych problemów. A jeszcze dodatkowy argument jest taki, że jeżeli już nastąpiło to wyjście z partii i prezydent miasta zakłada swój komitet wyborczy, to tylko klaskać, bo przecież to jest ta wartość dodana. On poszerza swój elektorat, a nie zawęża. Mało tego, ta partia, którą mu się zarzuca jako jego matkę partię, właściwie niewiele może zrobić. Już ten polityk urwał się już spod kontroli tej partii i realizuje program wyborczy swoich mieszkańców, a nie program partyjny. Tylko bić brawo, no niech tak to właśnie przebiega. Tyle mówiąc o PiS-ie, o Prawie i Sprawiedliwości, mam wrażenie, że widzi pan realne zagrożenie w tych nadchodzących wyborach. Jednak może zgarnąć większość głosów w samorządach. Znaczy tak, no to dzisiaj mówimy o konkretnej sprawie, o tym obszarze spraw związanych z połączeniem polityków lokalnych z partiami. I mówimy też o tym, w Warszawie to dzisiaj widać, że no, mowa jest o szantażu pewnym politycznym, że wybierajmy polityka Prawa i Sprawiedliwości, bo on rzekomo zrobi jakąś szybką ścieżkę na załatwianie lokalnych problemów. Argument właściwie, znaczy werbalnie on się broni, natomiast treść pokazuje, że te wspomniane przeze mnie przykłady, ta szkoła, ten szpital nasz, pokazują, że absolutnie nie ma to żadnego zastosowania. To jest tylko retoryka przedwyborcza. Jestem o tym przekonany. Właśnie prezydent, starosta czy burmistrz niezwiązany z partią ma o tyle tę siłę, że może bez względu na wynik wyborów przyszłorocznych parlamentarnych dalej sprawować swoją misję. No bo przecież nie ukrywajmy, to partiom tak naprawdę przez najbliższy rok to na pewno będzie zależeć na tym, żeby pozyskać łaskawość tego wójta, tego burmistrza czy starosty, bo przecież ten rok najbliższy to rok kampanii. Trzeba przyjechać, otworzyć jakąś szkołę, może oddać jakąś drogę, czy inne. Albo przynajmniej pomóc w pozyskaniu pieniędzy, prawda? Oczywiście, a niech spróbują nie pomóc. No niech się obrażą na tego wójta czy burmistrza tylko dlatego, że on nie reprezentuje ich partii. Proszę bardzo, to jest najlepsza droga do tego, żeby te wybory przegrać w tym obszarze, prawda? Także tu bym się nie bał. Nie słuchajmy tej retoryki partyjnej do końca, słuchajmy tych ludzi wszystkich niezwiązanych z partiami. Zresztą moje ugrupowanie, mój komitet, czyli Porozumienie Prawicy dla Powiatu, od wielu lat idzie z tym hasłem. Stawiamy na ludzi, nie na partię. I chciałbym, żeby może kiedyś przyjdzie taki moment, że większość wyborców podejmie to wyzwanie i postawi na ludzi, nie na partię. Mam taką nadzieję. No może teraz się uda. I w ramach tej kampanii już parlamentarnej właśnie wizyty w Bolesławcu, w Zgorzelcu przy okazji otwierania różnych nowych inwestycji. Przecież na pewno będą ci posłowie przyjeżdżać, prawda? I senatorowi pokazywać się. I tak się przecinać dzieje. Stęgi. Proszę zauważyć, no to jest najlepszy dowód, że oni przyjeżdżają tak czy owak. Czy ten burmistrz jest czyli jednak ich, czy te ich. Nasze doły i niziny są im bardzo potrzebne, są prawda? Potrzebne, bo bez nich się nie wygra wyborów. I też zresztą same partie, proszę zauważyć, idą o to od wielu lat. To nie jest jakaś nowość może, ale trzeba o tym powiedzieć. Idą w kierunku właśnie takiego poszerzania elektoratu. Nie mamy już praktycznie partii branżowej, partii klasowej, tam PSL jeszcze, ale właściwie też już program Polskiego Stronnictwa Ludowego, proszę się wczytać,
dotyczy wszystkich warstw społecznych, już nie tylko rolników, ale mamy receptę na intelektualistów, na studentów, na robotników, na rolników i każda partia tak działa, czyli musi iść takim szerokim frontem, prawda? I to samo dotyczy prezydentów i burmistrzów miast. No i ogólnie patrząc na programy u różnych ugrupowań, one są bardzo podobne do siebie, prawda? Bo zawsze jest sprawy społeczne, wychowanie młodzieży, edukacja, zdrowie, drogi. Tak. Tylko innymi słowy to jest pisane, tak, prawda? Tak, co do programów rzeczywiście i nawet te lokalne są pisane tak jakby jednym piórem często, ale no, kiedy wchodzimy w szczegóły, no to, czyli mamy dwa elementy, które naprawdę weryfikują skuteczność. Czyli praktyka, jedno się mówi, spójrzmy co osiągnęli ci politycy, czy ta partia, to zawsze jest bardzo dobry taki papier po czynach, prawda? Tak, a drugi, no to przyjrzyjmy się uważnie, kiedy ideologia, może religia, może jakieś inne, jakieś takie rzeczy bardzo nieuchwytne wkraczają do programu, czyli do konkretnego programu. Służba zdrowia jest tu najlepszym przykładem, bo proszę zobaczyć, wszyscy chcemy się leczyć, chcemy być zdrowi. No bo wszyscy chorujemy. Wszyscy chorujemy i nagle się okazuje, jak różne są pomysły na leczenie. Dotyczy to między innymi kobiet, dotyczy to in vitro. Nagle te partie, które każda ma przecież wpisane zdrowie społeczeństwa, ma różny pomysł. Wydawałoby się, że nic prostszego, tylko iść jedną ścieżką, jedną drogą w tej sprawie. A tu nie, nagle się różnimy. Więc na poziomie ogólnym, tak jak pani mówi, troska o zdrowie, każdy ma to samo, ale w szczegółach okazuje się, że różnice często są bardzo duże. A na przykład jeżeli chodzi o władze wojewódzkie, o marszałka, który mają, że tak powiem, w garści programy operacyjne dla rozwoju Dolnego Śląska, to lepiej właśnie, żeby on był bezpartyjny czy z partii? Ja myślę, że już na poziomie, prawda jest taka, że na poziomie... Bo to oni dzielą kasę tak naprawdę. Tak, na poziomie sejmików i marszałków właściwie... Mógłbym się nawet zgodzić z tym, że tu już wkraczają partie. Ja w ogóle jestem zwolennikiem partii na tym poziomie parlamentarnym na pewno. Tu żadne ruchy typu nawet Kukiz, takie obywatelskie, myślę, że to jest strata pieniędzy, energii ludzkiej. Partia ma rządzić, partia ma pozyskiwać wyborców. Tak jest ukształtowany ten świat. Ale co do sejmików, dobrze by było, żeby byli tacy marszałkowie, takie zarządy w województwach, właśnie jakby umocowane też podobnie jak burmistrzowie w tych obywatelskich sprawach i niezwiązane tak deklaratywnie z żadną partią. Ja wiem, że to jest trochę idea fix, więc ja nie będę tego rozwijał tematu. Na poziomie województw już partie wkraczają, mają bardzo, bardzo duży udział i powiedzmy, no jeszcze dziś za wcześnie mówić o tym, żeby odpartyjnić całkowicie sejmiki. Ale droga słuszna, myślę, że tak należy. Taki ekumenizm polityczny zacząć już od poziomu sejmików. To przyszłość. Dzisiaj starajmy się to zrobić, ale w powiatach, w gminach, tam gdzie jest to naprawdę realne. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda kampania wyborcza w Zgorzelcu? Idzie ostro na noże, czy jest łagodnie, ekumenicznie, spokojnie? A nawet ekumenicznie, tak. Nie, raczej spokojnie i jest to rzeczywiście... Bo różne rzeczy się w przeszłości działy w Zgorzelcu, tak, prawda? Działy się różne, było zawsze były ofiary na przykład. Na razie ofiar nie widać. Chyba, że uznamy tych, co przegrali za ofiarę, ale tu raczej bym się trzymał jakiejś terminologii sportowej. Jeżeli są zwycięzcy, to muszą być przegrani, no inaczej na tym świecie nie ma. Także to nie będą ofiary. A tak nie ma, nie zauważyłem. Są takie ośrodki tam, Bogatynia, trochę Pieńsk, w gminach trochę, ale wszystko w jakiejś tam normie, mi się wydaje. Może są lekko przesadzone próby zdyskredytowania przeciwników, ale na przykład nie słyszałem jeszcze o żadnej sprawie sądowej w trybie wyborczym. Także raczej spokojnie i oby jeszcze tydzień najbliższy tak zostało. Nie ma zrywania i niszczenia plakatów? W Bolesławcu się przydarzyło parę takich sprawek niecnych. Nie wywołujmy wilka z lasu, bo rzeczywiście dużo jest billboardów, dużo jest plakatów. Po noc, soboty na niedzielę może być straszna, upiorna. Tak, ta noc.
ostatnia, ten piątek ostatni może być też bardzo zaskakujący, bo przecież to już wtedy, jak ktoś uderzy politycznie, no to praktycznie nie daje przeciwnikowi szans nawet na tryb wyborczy do sądu, prawda, bo już nagle się cisza zaczyna. Więc no nie chcę wróżyć z fusów, ale niech tak zostanie, jak jest. Współczuję oczywiście tutaj, tak jak w Bolesławcu, we Wrocławiu, czy w Jeleniej Górze słyszę, tak, z tymi plakatami coś się tam dzieje. Jest jakaś taka chęć zerwania, oblania farbą. Skutek przeciwny jest często. To znaczy ludzie, jak widzą kogoś pokrzywdzonego, który jest pokrzywdzony w wyniku gry nie fair, to nagle oddają mu głos i są dla niego przychylni. Jakby sytuacja się wtedy klaruje, to wiadomo, że ktoś bezpośredni przeciwnik, prawda, kontrkandydat zasmarował ten plakat, chociaż może to być zupełnie głupkowaty wybryk jakiegoś chuligana, prawda, łebka dwunastoletniego. Ale jednak jakby my mamy taką mentalność, że winą obarczamy bez żadnych dowodów często, jednak przeciwników politycznych. No dokładnie tak jest. Którzy tracą na tym. No bo kto ma w tym interes, prawda? Tak. Proszę powiedzieć, a jak pan ocenia władzę w Zgorzeleckim ratuszu? Burmistrz wywodzi się z Platformy Obywatelskiej, ale on też jakby nie za bardzo tak się afiszuje z tym, prawda? Nie, to już któraś kampania prowadzona przez burmistrza w oderwaniu od szyldu partyjnego. I dobrze, oczywiście tutaj moje ugrupowanie właśnie wspiera takie inicjatywy, czego dowodem jest również to, że w czasie tych wyborów, no bo pyta pani konkretnie o burmistrza Gronicza, no to rzeczywiście nie tylko moje ugrupowanie, ale w sumie 4 ugrupowania lokalne no domówiły się co do tego, że będą popierać burmistrza i tak jest. Także nawet dzisiaj trudno mu przylepić jakąś łatkę Platformy, jak to bywało wiele lat temu, no bo tak naprawdę od lewicy po moje Porozumienie Prawicy wszyscy tworzymy ten jego komitet wyborczy i tam rzeczywiście również my nie wystawiamy swoich kandydatów, tylko na poziomie powiatu i podobnie inni. Także myślę, że cieszy się burmistrz. Zresztą cyfry też za tym przemawiają. 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość, które oczywiście dzisiaj walczy z burmistrzem Groniczem i chce mieć swojego burmistrza, to naturalne i oni uzyskali w powiecie zgorzeleckim około 10 tysięcy głosów Prawo i Sprawiedliwość, jako partia, która za chwilę wygrała wybory, jest partią rządzącą. Cała ta opozycja, która dzisiaj wspiera burmistrza obecnego, około 15 tysięcy głosów otrzymała na naszym terenie, w naszym regionie. To pokazuje tak naprawdę, znaczy tam metoda Donta oczywiście premiuje to ugrupowanie zwycięskie. Mówimy o zliczaniu głosów. Tak. I ona jest krzywdząca często dla innych ugrupowań, ale liczby bezwzględne wskazują na to, że dalej powiat zgorzelecki jest obszarem, gdzie wyborcy są zainteresowani za utrzymaniem obecnego burmistrza i tego trendu, który się pojawia. Jest tam sporo teraz na przykład pretensji o to, że się remontuje miasto. Naprawdę jest ciężko po Zgorzelcu jeździć. No ale też pamiętajmy o tym, że burmistrz, czy w ogóle ratusz, czy magistrat, to nie jest miejsce, gdzie jest jakaś książeczka oszczędnościowa, która trzyma tam pieniądze też na ostatnią chwilę, żeby je wydać przed wyborami, jak niektórzy sądzą i podejrzewają o to. No jest to na pewno zbieg wielu okoliczności, pisane są programy. To jest cały proces inwestycyjny, który potrafi trwać nawet rok albo dwa, a przynajmniej kilka miesięcy. Przetargi często długo trwają. Dzisiaj wykonawcy są bardzo wybredni, nie wchodzą już w te kosztorysy, które albo są proponowane. Albo ich w ogóle nie ma, prawda? Dokładnie. No i tak się zbiegło. No, to są takie ambiwalentne odczucia. No, cieszę się z jednej strony, że to miasto to jest rozkopane, bo przecież kiedyś te wykopy się skończą, będzie ładniejsze, a z drugiej no jeździ się trudniej. Ale to jest jak z remontem mieszkania, żeby było ładnie, trzeba najpierw zrobić totalny kipisz, prawda? Bardzo dobre porównanie, tak. No. I też czekamy z tym remontem nie kiedy mielibyśmy ochotę, tylko kiedy już zbieramy środki, kiedy znajdzie się wykonawca, kiedy materiały zbierzemy, prawda? No, tak to wygląda, nie często nie od naszego widzimisię to zależy. No, myślę, że ta druga opcja, ta doceniająca starania burmistrza zwycięży. Tym bardziej, że pan burmistrz no, nigdy jakby, przynajmniej do mnie, nie znam tak dokładnie realiów Zgorzelca, ale on nigdy się nie uwikłał w żadne jakieś afery, prawda, nigdy nie był posądzany jakąś korupcjogenne działania.
To jest, prawda, trzyma klasę człowiek. To prawda i też ta kampania nawet dzisiaj ma dwie konkurentki właściwie, burmistrz w Zgorzelcu. Trójka kandydatów stara się o ten fotel. Na programy na razie jest ta rywalizacja i rzeczywiście, tak jak pani mówi, tam nie ma jakichś takich argumentów gdzieś tam poniżej pasa czy spod stołu. Na razie na programy i oczywiście jednym z tych argumentów jest to, co powiedziałem. Dlaczego dzisiaj, dlaczego teraz te wykopy, dlaczego teraz się miasto modernizuje. Ale tak, to prawda. Nie, on w swojej karierze tam nie ma jakichś takich kontrargumentów ocierających się na przykład o kodeks karny czy o innego rodzaju jakieś tam przypadłości. Czas nam się już skończył. Przychodzi nam tylko apelować do Państwa, żeby wszyscy poszli do wyborów. No jak nie wszyscy, to przynajmniej większość, bo niska frekwencja jest naszą polską bolączką, a to jest złe, dlatego że nie oddając głosu, później nie mamy prawa narzekać, a wybierając swoich ludzi, swoich sąsiadów, na których się zna, których wiemy, że są poczciwymi ludźmi, nie biją swoich żon, sprzątają po psie, na takich ludzi trzeba po prostu głosować i tyle, bo to dotyczy nas bezpośrednio, naszych trawników, podwórek, a nie spraw w Warszawie. Tam to jest zostawmy. Zakończę banałem, ale rzeczywiście te podwórka, te dziury, te szkoły, te chodniki, one nie mają emblematów partyjnych i pamiętajmy o tym przy wyborach. Dziękuję panu za udział w programie. Państwu również dziękuję za wysłuchanie nas i zapraszam na kolejne programy z naszego cyklu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.